No i wracamy na boisko, gdzie już przygotowane podium. Najpierw na tym podium, a właściwie przed nim pojawi się zespół Polskiego Cukru Pszczółki. Start Lublin, Patera i pamiątkowe medale za udział w finale. Suzuki Pucharu Polski wręczą Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta Lublin, Mikołaj Matsumoto, dyrektor marketingu Suzuki Motor Poland oraz Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego. No wielka historia. To był pierwszy w tej formule 8 drużyn, kiedy gramy gospodarz, który dotarł do finału, więc za to już wielkie gratulacje, a dzisiaj naprawdę przez chwilę byliśmy już prawie przekonani, że oni mogą to wszystko wygrać, Tomku. No, nawet nie przez chwilę, Adamie, bo przez 23 minuty i 17 sekund prowadził zespół z Lublina, tylko 13,5 minuty na prowadzeniu była Stal. Mało tego, następna ciekawa statystyka to 45 zbiórek do 36 na korzyść właśnie też gospodarzy. To pokazuje wielkie zaangażowanie, wielkie serce włożone tutaj w dzisiejsze spotkanie, a więc należą się również brawa dla całego zespołu z Lublina. Trenerzy Tanes Pasew, Goran Milijewicz, Michał Sikora i Przemysław Łuszczewski, prezes Arkadiusz Pelczar, kilka innych osób oficjalnych, także nowy zawodnik Andrzej Walker, który jeszcze nie trenował zespołem, się ustawił do dekoracji. Jest tam także Aleksander Walda, kontuzjowany zawodnik startu, ale podstawowy 12-osobowy skład: Mike Scott, Jimmy Taylor, Cleveland Melvin, Mateusz Dzięba, Mikołaj Stopierzyński, Bartłomiej Pelczar, Bartosz Ciechociński, Karol Obarek, Damian Jeszkę, Roman Szymański, Elijah Wilson i Mateusz Kostrzewski. Wygrali sensacyjnie pierwsze spotkanie z Zastalem Zielona Góra. Wygrali sensacyjnie drugi mecz z Kingiem Szczecin. Mają srebrne medale za udział w finale Pucharu Polski. Miejmy nadzieję też, że wygrali serca swoich kibiców, bo w końcu tutaj coś się zadziało w Globusie. W końcu trybuny wypełniły się, nie do końca jeszcze, ale jak się okazuje, na własnym parkiecie jeszcze przez końcówkę tego sezonu mogą być bardzo groźni, a więc to też jest następny plus tej imprezy i występu podopiecznych z Pasewa. Na pewno mają nadzieję tutaj, że utrzymają się w lidze. Rywalizacja z GTK Gliwice i Hydrotrakiem Radom przede wszystkim, ale kto to wie, jak wszyscy ci z dołu tabeli będą tak grali jak Start Lublin, to jeszcze niektórzy, co mają już pewność, że się niby utrzymali, mogą się zdziwić. Tam jeszcze 8, 9, 10, 11 meczów do końca, zależnie od, bo było sporo przełożonych, zależnie od tego, ile zostało do grania. Jeszcze jeden akcent. A więc Start nam się pokazał z dobrej strony. Tak jak już mówiliśmy i podkreślmy, to pierwszy gospodarz, który doszedł do finału, ale nawet pierwszy gospodarz w tym 8-drużynowych turniejach, który w ogóle przeszedł pierwszą rundę, więc tych meczów było naprawdę udanych sporo. Zapraszamy panią prezydent. No i czekamy na wręczenie. Jest Patera od pani prezydent, dla kapitana drużyny, kapitanem drużyny Mateusz Dzięba, który też miał tutaj swój wielki udział. No jakbyśmy mieli wybrać MVP w tym turnieju, drużyny startu, taki nasz nieoficjalny tytuł, Tomku, to kto? No powiem szczerze, że to jest trudne zadanie, bo dzisiaj rewelacyjnie zagrał Mateusz Kostrzewski, strasznie mi się podobał. Rozrzucał się Elijah Wilson, no Scott z półfinału, prawda, i z ćwierćfinału dzisiaj mniej widoczny. No postawiłbym jednak na rozgrywającego, Mike Scott. Dzisiaj mimo, że 4 na 13 z gry, to 7 asyst i 5 zbiórek. Majka Scotta też mi się wydaje, że to był najlepszy zawodnik tego zespołu. Też gdyby wygrali, a Mateusz Kostrzewski dzisiaj by rzucił 25 punktów, to by była historia. Kiedyś razem grali w Stali i Mateusz ukradł w cudzysłowie to trofeum MVP Majkowi Scottowi. Wtedy wygrywali razem, no i teraz też byli razem i tym razem pokonani.